Kolegium Nauczycielskie, mieszczące się w Bielsku Białej przy ulicy Krakowskiej 30, odwiedziła spora ilość uczniów z klas maturalnych. Powód jest prosty. W Kolegium Nauczycielskim są dni otwarte. Każdy może przyjść i zasięgnąć potrzebnych informacji, które pomogą mu wybrać kierunek studiów. A teraz, wraz z Iwoną i Asią, studentkami kolegium oraz dwiema licealistkami, kto wie, może one też tutaj będą studiować, zwiedzimy parę ważniejszych miejsc w tym budynku. Więc zapraszamy do wspólnej podróży. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy duże jest zainteresowanie akademikami w tej szkole, na tej uczelni? No, myślę, że bardzo duże. Pierwszy punkt naszej wycieczki to dom studenta, znajdujący się w jednym ze skrzydeł uczelni. Znajduje się tutaj 59 miejsc w pokojach jedno, dwu i trzy osoby. Pokoje zgrupowane są w 8-9 osobowe segmenty, posiadające kuchnię, łazienkę i ubikację. Jak widać, dom studenta jest nowy i bardzo dobrze wyposażony. Jak się pani mieszka w tych akademikach? Jak widać, bardzo dobrze. Czuję to bardzo rodzinnie i domowo. Teraz Asia i Iwona zaprowadziły nas do akademików dla chłopców. Bo byliśmy u dziewczyn. Co oni mają nam do powiedzenia? Jak im się tutaj mieszka? Studiuję na pierwszym roku oligo. Oligofrenem pedagogiki, czyli pedagogiki specjalnej. Jestem studentem Kolegium Nauczycielskiego. Jestem z Bielska, ale dużo czasu spędzam tutaj w akademiku. Stworzyła się tu bardzo fajna paczka, bardzo fajni ludzie. Tam jest jeden przedstawiciel naszej ekipy. Siema. Z Tarnowskich Gór. Co mogę więcej powiedzieć o tej szkole? No. Bardzo fajna szkoła, no nie ma dużo nauki. Bardzo, bardzo fajni ludzie, różne klimaty. Wszyscy się dobrze rozumieją, dużo fajnych imprez organizowanych. Z akademików wraz z panią szatniarką przejechaliśmy windą na poziom, na którym znajduje się sporych rozmiarów aula, robiąca duże wrażenie. Teraz nasza wycieczka przeniosła się do biblioteki. Co ma do powiedzenia nam pani Magdalena, bibliotekarka Kolegium Nauczycielskiego? No, w tej chwili mamy już ponad 28 tysięcy książek w bibliotece. Nawet ostatnio dodałem właśnie bardzo duży rachunek, także jest naprawdę z czego korzystać. Czy to jest dużo w porównaniu do innych bibliotek studenckich? Tak. Myślę, że jest to bardzo dużo, szczególnie jak na taką szkołę. Przyjeżdżają do nas studenci z innych uczelni właśnie, z innych miejscowości skorzystać, bo u nas właśnie znajdują książki takie, które nie są dostępne w innych bibliotekach. Zaraz obok biblioteki mieści się czytelnia, w której to znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych. Udajemy się na trening twórczości. Warsztaty prowadzone przez magister Edytę Nowak-Żółty. Tak, wszyscy mówią swoje skojarzenia czy swoje pomysły na temat tego problemu, ale jest jedna zasada. Nikomu nie wolno oceniać tego, co powie sąsiad, prawda? Nie wolno się śmiać, nie wolno komentować. Właśnie na tym polega burza mózgów, taka autentyczna burza mózgów i twórcze podejście do problemu. Wymyślamy sposób załatwienia tego problemu, czy wszystko, co nam się kojarzy z tym, i nie wolno nam oceniać tego, co mówi nasz sąsiad, co mówi ktoś inny z sali. Wasz problem, aktualny problem, postawmy sobie ten problem. No. Co chcemy rozwiązać? Jak zaliczyć sesję? Jak wyjechać na wakacje, nie mając kasy? Muszę przyznać, że warsztaty te były bardzo interesujące. Ale teraz odwiedzimy osobę najważniejszą w tej szkole. Odwiedzimy Józefa Mamorskiego, dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej. Znaczy ja w imieniu Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego, studentów, wykładowców chciałem serdecznie zachęcić wszystkich
w pierwszym rzędzie do odwiedzenia kolegium w czasie dni otwartych, do zapoznania się z tym, co w kolegium robimy, jakie mamy osiągnięcia, powiem wprost nawet, jakie trudności, bo muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie czasu w kolegium lada moment oddamy salę sportową i będzie to już cały zespół dwóch budynków czy trzech budynków, w których będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Kształcimy, jak już wiadomo, na kierunkach takich jak język polski, matematyka z informatyką, oligofrenopedagogika, czyli pedagogika specjalna i resocjalizacja. Przyjmujemy studentów na studia dzienne w ilości po 60 osób na każdy z tych specjalności, trochę więcej na resocjalizację na studia zaoczne. Mam nadzieję, że podobała Wam się krótka, ale jakże interesująca wycieczka po Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej. Więc odwiedźcie je, póki jeszcze czas, póki jeszcze nie zdecydowaliście, którą uczelnię wybrać.